Cześć Paula. Cześć. Jak się masz? Wspaniale. Słuchajcie, siemanko drodzy widzowie, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Jak zauważyliście, w ostatnich tygodniach pokazuję różne jedzenie uliczne. Jeden z widzów mi napisał, a mógłbyś w końcu pokazać jakąś restaurację, a nie ciągle tylko te śmieciowe żarcie. Więc dzisiaj wybierzemy się do knajpy, do restauracji, którą wybrała Paulina. My z Pauliną przypadamy za kuchnią indyjską i mamy w Zwolle 3 restauracje indyjskie, w dwóch już byliśmy i teraz jedziemy do trzeciej. Paulina sprawdziła na Google, jest trzecia, ma dobrą opinię i w dzisiejszym odcinku tam się wybierzemy i spróbujemy indyjskiego żarcia. Paula, co ty polecasz z kuchni indyjskiej? Oj, dużo rzeczy jest, co polecam z kuchni indyjskiej. Jedno danie, takie twoje topowe. Kip masala. Kip masala, czyli chicken masala, mówiąc po angielsku. Ale pamiętasz, ostatnio próbowaliśmy chicken maharaja? No, też było smaczne. No, było smaczne i tak, wybieramy się do Zwolle, do kuchni indyjskiej. Także na polecenie widza jak najbardziej pokażemy restaurację. Nie będzie tylko śmieciowe żarcie. A wy, drodzy widzowie, jak macie jakiś pomysł, jakie jedzonko mógłbym pokazać, piszcie w komentarzach, a ja postaram się to zrobić. Lecimy. Także widzowie, dojechaliśmy do miejscowości Zwolle, czyli też dość takie często pokazywane miasto na moich odcinkach. I słuchajcie, jestem mile zaskoczony, bo jest godzina 17, a jeszcze jest jasno. To znaczy, że dzień robi się coraz dłuższy, także można na spokojnie sobie vlogować po pracy i to mi się podoba. Dobra, lecimy na chwilę na miasto, bo Paula musi kupić dwie rzeczy i później wpijamy do tej indyjskiej restauracji, do tej trzeciej, w której jeszcze nigdy nie byliśmy. Także chodźcie z nami i zobaczcie, jakie tam pyszne jedzonko mają. Jedziemy na wycieczkę, bierzemy misia w teczkę. No fajny bagażnik, fajny garbusik. Kurde. Nie, dziękuję. Ale zobacz, jaki lakier, to już jest zabytek, widzowie, można powiedzieć. On już ma swoje lata. Dobra, także mamy chwilę, zanim wylądujemy w tej restauracji. Paulina skoczyła do sklepu, a ja zostałem sam na mieście, bo ja po sklepach za bardzo latać nie lubię. I zobaczcie sobie, tutaj nagrywałem targ. Jest godzina, no już jest po 17. 17.20 dokładnie. I targ jeszcze jest, ale już pomału zamykają. Ludzi jest coraz więcej. Ze względu na to, że nagrywamy to w sobotę, nie? I zobaczcie, stanowiska już pomału się zmywają. No i chciałem zrobić wam taki szybki rzut na to miasto, w którym nagrywałem targ. No i za chwilę znajdziemy się już w tej restauracji i tam wam pokażę, jakie mają jedzenie, ile ono kosztuje. No i przede wszystkim, jak smakuje. No i właśnie tutaj dzisiaj będziemy testować jedzenie. Specjalnie na jedno z polecenie naszych widzów, który powiedział: Spinki, spróbuj jakąś restaurację. Coś innego niż ten fast food. No i specjalnie, widzowie, dla was dzisiaj wbijamy do tej knajpy. Zobaczymy, co serwują, jakie dania mają. Przede wszystkim, ile kosztują. Dobra, zamówienie złożone, jest naprawdę ogromny hałas. Udało nam się naprawdę z tą restauracją, bo co wchodzą ludzie, to zostają wypraszani, bo tylko na rezerwację, ale nam się udało. Zdałem się dzisiaj zupełnie na Paulinę i Paulina wybrała dwa dania. Nie wiem, co to są za dania, bo ja sobie tutaj w międzyczasie nagrywałem. Wiem tylko, że zamówiła dwie lampki białego wina i dwa dania. Możesz coś więcej powiedzieć, Paulina, o tych daniach?
Jeden to było chicken korma. Chicken korma. Tak, to jest curry sauce, sosy curry. Curry, curry, no. Puder kokosowy, tam są orzechy, rodzynki. No. A drugie to jest kurczak ze szpinakiem, z miętą, z kolendrą. Okay. Zielonym chili. Czyli coś innego. Czyli coś innego. Coś innego niż zazwyczaj. Nadzieję, że będzie smaczne. No też mam nadzieję, że będzie smaczne, no bo zdałem się zupełnie na ciebie, ale ufam ci w 100%, także czekamy najpierw na winko, a później na nasze pyszne jedzonko. Także zostańcie z nami i zobaczymy, co zamówiła dzisiaj dla nas Paulina. Dobra, wjechało winko, także pamiętajcie, przed pyszną kolacją dobre białe wino zawsze doda nam smaku i wzmocni nasz apetyt. Dobra, na pierwszy rzut wjechała przystawka, czyli taki kruchy chlebek i do tego sosy miętowy. Ten drugi to nie wiem jaki jest. Curry sauce, a to jest taki ostrawy. Miętowy, curry i ostrawy. I do tego chlebek. Także przystawka, widzowie, wygląda tak. To jest taka tradycyjna przystawka, jeżeli chodzi o kuchnię hinduską, bo już nie w jednej takiej restauracji byliśmy i zawsze jest podawany taki chlebek. On jest bardzo chrupki, na to mówię, taki duży chrupek. No i z takimi sosami. No i widzowie, po przystawce lampion numer 2, czyli wasze zdrowie po raz kolejny. Dobra, bo żeśmy tutaj coś takiego fajnego wyczaili z Pauliną, tylko mamy już swoje dane zamówienia, ale Paulina wam powie, o co tutaj chodzi. No więc tutaj są 4 menu podane. Każde menu jest z innego miasta, czyli takie najpopularniejsze jedzenie w Delhi, w Kaszmir, w Gujarat i Goa. No i tutaj już są gotowe, na przykład przystawki, mamy zupę, już czy te samosa, co jedliśmy w Brukseli, co Kamil wam robił filmik. No i później można sobie danie główne wybrać i do tego jest kawa i deser na dwie osoby. Ile płacimy za dwie osoby, za takie danie? No zależy, na przykład z Delhi jest 65,50, Gujarat 59,50, Goa 69,50, no ale tak około 60-70 euro na dwie osoby. To może następnym razem spróbujemy. Ale to się opłaca, bo to jest i przystawka, danie główne i później cały taki zestawik, nie? Później jeszcze masz kawę i deser, nie? Czyli cały taki zestaw mamy za około 70 euro za dwie osoby, powiedzmy sobie. Tak, to są takie najpopularniejsze właśnie dania w tych miastach, w tych 4 miastach z Indii, nie? Okej, okay, dziękujemy ci serdecznie, Paulina, za obszerną informację. Bardzo proszę. Słuchajcie, widzowie, ogólnie tak, wleciała druga lampka wina i z ręką na zegarku, Paulina, czekamy już pół godziny na jedzenie. Także wydaje mi się, że to jest bardzo długo jak ta restauracja. No jest bardzo dużo ludzi. Cała restauracja zajęta. Wszystko jest porezerwowane i nas wcisnęli gdzieś pomiędzy. Ale tak, zjedliśmy przystawkę, pijemy drugą lampkę wina, a jedzenia dalej nie ma. No ale czekamy, minęło 30 minut. Znaczy, to wam mówię. Smacznie. Słucham? Znaczy, że będzie smacznie. Jak jest długo, to jest smacznie. Takie założenie wychodzi. Ale obawiam się, że zanim dojdzie te danie, to mogę być już po 4 lampkach wina, a wtedy mój język może ulec zmianie. Zaraz ci powiemy pas. Co? Nie, no dopiero piję drugą, ale przed wyjściem z domu nie będę cię ukłamywał, mały drink wleciał. Wiem, wyczułam. Wyczułaś, no. Także bierzcie sobie poprawkę na mój język, co? Że czułaś? Tak. No jestem przebiegłym lisem, no. No słuchajcie, no mam kierowcę, jest sobota. Dzisiaj byłem w Deventer, nagrywałem te odcinki poprzednie. Pozwoliłem sobie na chwilę relaksu. No to jest druga lampka, mój drink. No zanim dojdzie to jedzenie, no ja nie wiem jak będzie wyglądała ocena tego żarcia, ale mam nadzieję, że dam radę. Zaznaczam, żebyście brali na to wszystko sobie poprawkę, bo musi być życie pół żartem, pół serio. It's not.
Także wjechało nasze jedzonko, chleb nano-czoskowy, ryż basmati. Co to jest to zielone, Paula? Kurczak ze szpinakiem, z kolendrą, z miętą. Kurczak, szpinak, kolendra, mięta. I to mnie interesuje, bo to wygląda bardzo apetycznie. To jest też kurczak. To jest w sosie curry z kokosem, z rodzynkami, z orzechami. A tamto to jest, tam pokaż, z jogurtem, ogórek, kolendra, mięta. Czyli no takie typowo... Jedliśmy to, bardzo dobre smaki to smaki właśnie typowo dla tej restauracji. Zobaczcie, to wszystko od spodu jest podgrzewane. Tam są takie świeczki włożone i to wszystko robi się ciepłe nam. Czyli te jedzonko cały czas mamy ciepłe, niezależnie ile byśmy tutaj siedzieli i ile byśmy jedli. Jeszcze raz szybki rzut. Tak wygląda nasze zamówienie. No bierzemy się za testowanie. Dobra, włączyłem flesza specjalnie dla Was. Niech się patrzą, niech sobie mówią. Tak o, chlebek nano, czyli chlebek czoskowy. Ich właśnie, tak o, kurczak ze szpinakiem, kurczak curry, sos jogurtowy, ryż basmati i tak wygląda z bliska ten chlebek. Chlebek nano, jak ja to mówię. A tutaj mamy jeszcze raz z góry z włączonym fleszem wszystkie te dania, które żeśmy zamówili. I tu nam z boku, w prawym górnym rogu zostały sosy z przystawki. Zobaczcie, jak to wszystko smakowicie wygląda. No i nic innego nie pozostało, jak tylko to, żeby po lampce dobrego białego wina skonsumować tych smaków. Także mówiliście, że fast food niezdrowy, uliczne jedzenie niezdrowe, to dzisiaj wjeżdża typowo prosto z restauracji. Smacznego. Nie no, powiem Wam, że jestem w takiej mniejszej połowie. Spróbowałem mniejszą połowę i zdecydowanie to jest totalna rewelacja. Jeżeli ktoś lubi taką kuchnię, to tutaj zdecydowanie daje 9 na 10. To jedzenie jest po prostu przepyszne. Smak jest idealny. I ja bardzo lubię próbować takich rodzajów kuchni, bo dla mnie to są smaki właśnie moje. To są moje smaki. Takie smaki, które lubię. Smaki orientalne. No i co? Bierzemy się dalej za jedzenie. Później widzimy się na zewnątrz i powiem Wam, ile taka cała przyjemność kosztowała. Dobra, jesteśmy po kolacji. Mamy rachunek. Było bardzo dobre jedzenie. I powiem Wam, że pomimo tego, że język mi się plącze, bo jestem po trzech lampkach wina i po jednym mocnym drinku w domu, ale jestem bardzo, ale to bardzo mile zaskoczony ze względu na to, że ta cena nie była wcale taka duża, bo zapłaciliśmy za wszystko 62 euro. 62 euro i... 62 euro i 50 centów. I 50 centów, czyli cena naprawdę spoko. Słuchajcie, powiem Wam tak, chcieliśmy sobie zamówić jeszcze deser, ale ze względu na to, że nie mieliśmy rezerwacji, to pani nam powiedziała, że nie możemy już zamówić, bo o godzinie 18.30 wchodzą od razu następni goście i musieliśmy po prostu po naszym jedzeniu opuścić tak zwany lokal. W każdym bądź razie jedzenie bardzo dużo na plus, bo 62 euro na Holandię to mi się wydaje, że jest bardzo tanio. No i powiem Wam, że... Ogólnie naprawdę... wydaje mi się, że tu jest taniej niż w tej poprzedniej restauracji hinduskiej. Jest taniej, naprawdę. Jest 62 taniej. Euro za bardzo dobre, zajebiste jedzonko. Także na Holandię to nie jest dużo, bo musicie sobie patrzeć tak, 62 euro. To nie jest wcale dużo. Głupi kebab kosztuje 8 euro. A tu jesteśmy w restauracji, siedzimy sobie w bardzo doborowym towarzystwie, pijemy sobie winko. Jest naprawdę miła atmosfera. I to wszystko za jedyne 62,50. Także jeżeli jesteście ciekawi takich odcinków, co ile kosztuje w holenderskich knajpach, to będę dla Was zwiedzał takie restauracje, ale ogólnie powiem Wam szczerze, że fajnie. Fajnie sobie zjeść w restauracji, wiadomo, atmosferka, chusteczka, winko, Dom Perignon. Ale ja jestem miłośnikiem, naprawdę jestem zajebistym miłośnikiem jedzenia ulicznego i naprawdę większą przyjemność mi sprawia zjedzenie krokietu sobie taką kucąc, gdzieś w jakimś obszanym winklu, jedząc sobie krokietę albo frikandele, sprawia mi to ogromną przyjemność. Może dlatego, że jestem po prostu zwykłym chłopakiem, przeciętnym emigrantem. Fajnie jest być w takiej restauracji,
ale większą przyjemność mi sprawia jedzenie uliczne. Dobra, widzowie, lecimy do domu, bo widzicie, że już język się plącze, jest gadka taka bardzo niemrawa, jakbym to powiedział. Ale ty wypiłeś tylko ale 3 wina. Nie, 3 wina i mocnego drinka znaczy, w domu. Znaczy, 3 lampki wina, a nie 3 wina. No, po 3 winach też była gleba. No właśnie. Wypiłem 3 lampki wina, ale nie wiesz, jak mocnego drinka wypiłem w domu. I do tego się nie przyznam. Wątpię. Nie przyznam się do tego. Choć by mnie chcieli, się nie przyznam. Nie musisz się przyznawać. Ja już to wyczułam dawno w aucie. Trzymajcie się. Elo 250.